Spotkanie dzisiejsze to spięcie tradycji ludowej, tradycji religijnej. Aczkolwiek w słowiańskiej tradycji chrześcijańskiej dzień dzisiejszy, uroczystość zesłania Ducha Świętego, staje się jednocześnie patronalnym, emocjonalnym spięciem tego wątku ludowego i religijnego. Dzisiejszy dzień to dzień zabawy, dzień radości i ta pogoda słoneczna, piękna, do tego nas nastraja. Niech to święto będzie dobrym dniem dla nas wszystkich. Bardzo proszę pana wójta gminy Puck, pana Tadeusza Puszkaczuka o oficjalne otwarcie tego święta. Serdecznie witam państwa na obchodach święta ludowego gminy Puck. Pan dyrektor powiedział już wiele o święcie. W związku z tym pozostaje tylko życzyć państwu udanej zabawy, dużo wrażeń, dużo ciekawych rozmów z sąsiadami, z bliskimi, znajomymi. Niech ten dzień zostanie w pamięci jako dzień dobrej zabawy. W ramach opuchara święta ludowego. I tutaj między innymi sołectwa będą rywalizować wokół potyczki, wokół zielonych baloników. Będzie konkurs noszenia wody. Będziemy sobie przypominać stare, dawne czasy. Jak również będzie okazja zobaczyć ponownie, która wieś jest najsilniejsza. Chodzi oczywiście będzie, tak jak zwykle festynom, towarzyszy przeciąganie liny. I proszę państwa, teraz zobaczymy, uwaga, tutaj jeszcze parę centymetrów, ale znakomicie tutaj walczy Darzgubie. Darzgubie nie daje za wygraną i jeszcze wszystko może się zdarzyć. Proszę państwa, to jest walka godna... No tak było od wieków, że ten dzień, Zielone Świątki, były czasem, kiedy to ten czas trwał przez tydzień obchodzenie, ostatnio dwa dni i rzeczywiście pomaga to w integracji, ludzie mogą się spotkać, porozmawiać, zobaczyć się po długim czasie, bo dzisiaj ciągle pędzimy, nie mamy czasu, a to jest okazja do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, pośmiać się i pobawić. Rozpoczął się zmagania typowo niejako męskiej konkurencji, ale w wykonaniu kobiet na turnieju wsi o Puchar Święta Ludowego w Leśniewie. Przed państwem 7 zawodników. Kolejne święto ludowe na terenie naszej gminy. Ono już jest w tradycji wiejskiej od wieków praktycznie. Ludzie mogą przyjść, pobawić się, posłuchać dobrej muzyki. Myślę, że to w sumie o to chodzi, żeby przy ładnej pogodzie zająć trochę czasu poza telewizorem i komputerem. Jest to bardzo trudna konkurencja, ale kto wie, w każdym razie już teraz startuje zawodnik Tarszlubia. Już ma ponad 2,5 metry, już sięga 3 metry, już ma ponad 3 metry, 3,5 metra prawdopodobnie, już ma 4 metr, a więc zdecydowanie wychodzi na prowadzenie 4,5 metra, teraz sięga do 5 metra, a więc już ma 5 metrów za sobą, 5,5 metra i teraz walczy o 6 metr, 5,70 pokonane, już mamy 7,5 metra i teraz 7,5 metra. Thank you.
Wiedeńskim, a Piaśnicą leży moja wieś. Obok Puszcza Darżlubska rozciąga się. A więc no, staramy się, ażeby to wszystko miało taki wymiar tradycji, dlatego też staraliśmy się podkreślać każdy szczegół w nawiązaniu do pewnych tradycji, chociażby to, że dzisiaj grała orkiestra Dęta ze Strzelna, która ma tradycje bardzo długie, sięgające początka XX wieku i do dnia dzisiejszego nam przygrywa. Tradycyjnie było wciągnięcie wieńca zielonego, wyplecionego z roślin tutaj z naszych pól i właśnie tego dokonanie, wciągnięcia tego wieńca dokonał pan wójt gminy Tadeusz Puszkarczuk z gospodarzami tutejszego miejsca, czyli sołtys pan Damian Sztenkę i przewodnicząca koła gospodyń miejskich pani Monika Glem. Radny z Łebcza, Przemek Randicki. No. To był wiatr. No to nie jest tak, hej pan. Jest jeden, dwa, trzy. Wyłączamy stopę. Szybko. Stopę włączony. Dwa, trzy, cztery, pięć. 6. Wyłączamy stoper. 1. I startuje trzecia zawodniczka na 10 startujących. Uwaga. Połczymy. Dwa. Trzy. I koniec. Stoper. I też, proszę Państwa, właśnie mamy jeden punkt i teraz zobaczymy, kto będzie lepszy. Edko. Życzymy szczęścia. Bo tutaj rzeczywiście trzeba troszkę szczęścia. Najpierw stoper. Raz, 1-0. 2-0. 3-1. 4-2. 5-3. 6-3 stoper, szybciutko. 3 punkty i teraz zobaczymy. Czas. No widzicie Państwo, jak tutaj zawodnik skrupulatnie się przygotowuje. Każdy szczegół jest ważny, ponieważ co do setnej sekundy mierzymy. Przypominam, 3. So, raz, ja, niestety 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-1, 6 i stoper, stoper, to matówko. Jak na razie dwa sołectwa mają po 3 celne strzały i prowadzą. Mieroszyno na pierwszym, Łebcz na drugim miejscu. Wytłumaczyliśmy i pan Waldek. I startujemy. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, ale czas się liczy, bo w razie zera to... 1-0, 2-0, 3-0, 4-1, 5-1, 6-1, stoper. I proszę Państwa, już ostatni zawodnik na starcie pierwszej konkurencji tutaj widowiskowej przed Państwem, dla Państwa. Uwaga, starzyna. 1-1. 2-2. 3-3. 4-3. 5-4. 6-4. Stoper! Stoper! W tej konkurencji przedstawiciela Łebcza. I teraz właśnie, a więc zawodnik ten zmaga się
ze swoją szybkością, ze swoją zwinnością pomiędzy tymi słupkami slalomowymi, ale jednocześnie bardzo musi uważnie to robić. I teraz bardzo proszę, stawia to tak, żeby jak najmniej się wylało. Ale podoba mi się ten nacisk, baner z lody, widzisz? Taki bardzo proszę, a więc startuje zawodnik Leśniewa. Jest trudno i na rękopisach, ja nie mogę pana, nie mogę tak robić. I teraz zobaczymy, porównamy czas do Łebcza. Startuje Połczyna, a przygotowuje się Mieroszyna. I startujemy. No i okazuje się, że właśnie Połczyno tutaj ma kibiców, którzy dopingują jak naj... Czyli jak Państwo widzą, jednak okazuje się, wybrał taktykę chodzenia. Być może to jest lepiej, żeby jak najwięcej wody zaoszczędzić. A później tomatowo. Czterdzieści trzy, siedemdziesiąt dwa i zdecydowanie Połczyna wychodzi na prowadzenie. A teraz uwaga, startuje Mieroszyno. Przygotowuje się oczywiście Tomatowa. To jest chyba pani klubowa, co prowadzi Dom Kultury. Tak, tak jest. No i za chwilę dowiemy się o rezultacie. Jakiś kibic się znalazł. A więc bardzo starannie podchodzi do konkurencji zawodnik z Domatowa. Tak, nie zliczy się, proszę Państwa, nawet sama końcówka, bo tam oczywiście można rozlać. No i za chwilę dowiemy się o rezultacie. Za chwilę wystartuje Starzyński Dwór. Teraz widzimy przedstawiciela Starzyńskiego Dworu. Ale zobaczymy, czy na tyle silny, żeby pokonać Tomatowo. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że nie. No i właśnie, proszę Państwa, nie. Jeszcze trochę, jeszcze troszkę, jeszcze parę centymetrów. I okazuje się, że Stańczyński Dwór znowu tutaj odbija pałeczkę i znowu rwie do siebie. A więc, proszę Państwa, to jest naprawdę. I któż tutaj mógł się spodziewać, że Tomatowo najpierw było bardzo wyraźnie, a Starzyński Dwór to jest zaciekłość. To jest walka do końca, tak jak w sporcie była. Ogromne, wielkie brawa również należą się dla Starzyńskiego Dworu. Domatówko po Państwa prawej stronie. Jak już mówiłem, Domatówko zwykle wygrywało. No i wszystko na to wskazuje, że co najmniej ten pojedynek również wygrywa Domatówka, więc widać jednak jaka siła drzemie w tym środowisku. Się znakomicie, pomimo tego, że... No, teraz. I teraz, proszę Państwa, znowu mamy powtórkę i teraz Starzyński Dwór znakomicie na przewagę. I teraz widać jaka prawdziwe oblicze rywalizacji tych dwóch drużyn. Jak na razie Starzyński Dwór ma około 1,5 metra przewagę, ale teraz Tomatowo nie daje za wygraną. I widzicie Państwo, jaka to jest niesamowicie bardzo ciekawa konkurencja. Bardzo emocjonująca konkurencja. Do punktu zerowego dochodzimy. Teraz minimalną przewagę ma Starzyński Dwór. I podobnie jak w tamtym pojedynku, znowu mamy zaciekłą rywalizację. Teraz znowu Tomatowo ma swoją szalę w mierze. Więc proszę Państwa, wszystko wskazuje na to. Chociaż nie wszystko wskazuje na to, bo Starzyński Dwór stara się jak może. Chociaż teraz już dosyć wyraźnie, już do swojego celu dopina Tomatowo. Ale jeszcze proszę.
proszę Państwa, znowu szala, jakby przechyla się na drugą stronę. I teraz znowu mamy, a więc jak wahadełko, po malutku, ale wielkie brawa. Starzyno kontra Daszlubie. Bardzo proszę. Starzyno kontra Daszlubie. Starzyno sygnalizowało brak jednej zawodniczki. Chociaż kto wie, może to narazimy. Bardzo proszę, Starzyno. Proszę Państwa. Najkrótszy pojazd, jeżeli Łebrz przegra, to Łebrz będzie ex aequo piąte i dalej. Uwaga! Połóżmy po Państwa lewej stronie, po Państwa prawej stronie z połóżmy. Lewy Łebrz. I teraz proszę Państwa właśnie, czy Łebrz będzie, czy połóżmy będzie w czwórce? Widzimy, że tak. Tak jest, proszę Państwa. A więc jednak zasługują wszyscy zawodnicy, którzy startują. A więc Toma Tuchko prowadzi. Daszlubie wygrało wtedy z lekką. I teraz, proszę Państwa, coś niesamowitego. Daszlubie ostatni pojedynek wygrało. Przy namiocie połczyno tutaj domatowy. No i teraz, proszę Państwa, i czy będzie podobny finał jak w roku biegłym? Ale połczyno jest bardzo dobre! Połczyno! Połczyno jeszcze troszkę i osiąga cel! Proszę Państwa, coś niesamowitego. Połczyno po raz pierwszy zadebiutowało i znakomicie wypadło, a więc mamy kolejny zwana rywalizacja o trzecie miejsce. Daszlubie kontra Połczyno. Połczyno jak na razie minimalnie prowadzi. Przepraszam, Tomatowo, przepraszam. Przepraszam emocji. Tomatowo jak na razie leciutko prowadzi, ale Daszlubie nie daje za wygraną. Oczywiście jeszcze jest wszystko stracone. Jeszcze jest, tak? Jest jeszcze oczywiście, wszystko może się zdarzyć. Tylko teraz 80 cm przewagi ma Tomatowo. Teraz już przewaga się zmniejsza wyraźnie. Chociaż jeszcze Daszlubie nie daje za wygraną. Do ostatniego tchu! Daszlubie, proszę Państwa, to jest coś niesamowitego! Walka o tak zwany brązowy medal! Daszlubie jest naprawdę ogrom walki w drzemie tych pięciu osobach! Zobaczcie Państwo, ale jednak okazuje się, że ściany pomogły gospodarzom Państwa prawej stronie, czyli Połczyno. I za chwilę wszystko się okaże, która drużyna będzie lepsza! Czy to Matuszką znowu wygra? Czy teraz, ale Połczyno znakomicie się spisuje. Proszę Państwa, tylko pół metra przewagi mają faworyci tego. No i w dalszym ciągu Połczyno nie daj za wygraną. I zobaczymy, czy wyjdzie zwrot akcji na rzecz Połczyna. Jak na razie to Matuszko bardzo twardo. 1,20 m, 1,50 m przewagi. Ale Połczyno nie rezygnuje. Proszę Państwa, co się dzieje? To się nie zrobi tego. I jeszcze to pierwsze wnosie. Niesamowicie! To jest, proszę Państwa, coś niesamowitego! Mamy już rozdane puchary. Oczywiście, jak zawsze przy takich zawodach jest bardzo dużo emocji, ale pogoda też, no nie najlepsza, ale oczekiwana przez rolników, także i tak dobrze, i tak dobrze. Zabawa, myślę, udana, co prawda aura nie dopisała do zabawy, ale w przyszłym roku będzie na pewno lepiej. Ale widzimy, że sołectwa pomimo tej złej pogody jednak chciały walczyć, chciały rywalizować. Tak, widać było tą zaciętość walki, ale to polega na tym właśnie zawody, że każdy chce, jak najlepiej chce wygrać, ale dobrze, że wszyscy traktują to jako zabawę. Miejsce pierwsze, drugie, trzecie jest dobrym miejscem, bo liczy się to również do ogólnej punktacji zawodów gminnych. Jest to również święto wszystkich mieszkańców wsi, dlatego mam też głęboką nadzieję, że atrakcje, które przygotowano dla Państwa, umilą Wam to niedzielne, słoneczne popołudnie. Korzystając, że mam jeszcze mikrofon, chciałbym podziękować władzom gminy, że to święto ludowe odbywa się po raz kolejny w Domatowie. Dziękuję również strażakom, że znaleźli czas i pomogli przy tym święcie oraz wszystkim mieszkańcom. Dziękuję. A Państwu życzę miłej zabawy. Święto ludowe tegoroczne, mam nadzieję, że zapisze się w naszej pamięci. Chociażby tym samym faktem, że
w stulecie odrodzenia Rzeczpospolitej Polskiej mamy okazję to właśnie święto ludowe czcić także w klimacie retro, wspomnień lat 20., 30., co ma stanowić swego rodzaju cytat w naszej pamięci, historyczny cytat, by nie zapomnieć, że nasze korzenie są jednak wciąż żywe, aktywne, otwarte na przyszłość. A nasze klimaty kaszubskie zostaną wyakcentowane występami zespołów Bliza czy Manijoce. A więc mamy tutaj repertuar o bardzo szerokim spektrum działania, odniesienia, przeżycia. Ale myślę, że to święto, ten festyn jest po to, by ta wielka różnorodność w naszych uszach zaistniała i odbiła się echem w naszej kaszubskiej duszy. Mówiłem z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknię już. Zaraz wezmę od szefa na konto, kupię jej bukiecik. Domatowo jest idealnym miejscem. To taka piękna kaszubska wieś, trochę może wyizolowana, ale właśnie przez to bardzo atrakcyjna i przede wszystkim otwarta na takie działanie. I zarówno dożynki, jak i święto ludowe tu w Domatowie organizowane ze strony organizatorów stwarza bardzo pewny sposób przeżycia. Ludzie są chętni, otwarci w działaniu, a więc wszystko to, co sprowadza się do przeżywania, przygotowania imprezy tutaj jest na bardzo wysokim poziomie. Hej! Kłekam ciebie, mój były mój, niech to zazdrości za listą. Kłekam ciebie, mój były mój, istotny z umiecia za sną. Gospodzy łzy i stoś do nas. Wait till then. Say, say, be